A przed nami kilka równań opisujących związki pomiędzy różnymi zmiennymi. I naszym celem jest odpowiedź na pytanie, które z tych zmiennych są wprost proporcjonalne, które są odwrotnie proporcjonalne, a które być może nie są ani takie, ani takie. I może przypomnę, co to jest prosta proporcjonalność, czyli mówimy, że dwie zmienne y i x są wprost proporcjonalne, jeżeli y to jest pewien współczynnik niezerowy razy x. Czyli to są wprost proporcjonalne. Wprost proporcjonalne. Teraz zmienne są odwrotnie proporcjonalne, może też niech się nazywają y i x. Jeżeli y to jest pewien współczynnik, może nazwijmy go tym razem L, razy odwrotność x. Tak? I to są odwrotnie proporcjonalne. Dobrze, i teraz przejdźmy do naszych kolejnych równań, więc pierwsze równanie m przez n równe 1 siódma. No widać, że w obu tych definicjach zmienne są po różnych stronach równania. Tutaj m i n są po tej samej stronie, więc żeby mieć taką sytuację, no to co? Pomnóżmy obie strony tego równania przez n, tak? Czyli mnożymy razy n. No to właśnie tak, n nam się skraca i po lewej stronie zostaje nam m równa się 1 siódma razy n. No i widać, że jesteśmy w tej sytuacji, prawda? M to jest współczynnik razy n. Czyli innymi słowy zmienne m i n są wprost proporcjonalne. Wprost proporcjonalne. M równa się 1 siódma razy n, czyli wprost proporcjonalne. Przejdźmy do drugiego przykładu. AB równe minus 1 trzecia. Minus 3. AB równe minus 3. Dobrze, podzielmy może obie strony przez A. Ponownie, żeby mieć zmienne po obu stronach równania i otrzymujemy B równa się minus 3 przez A. To jest tym samym, co minus 3 razy 1 przez A. No wobec tego B to jest pewien współczynnik ujemny, ale tutaj nie żądamy dodatniości tego współczynnika. Ujemny współczynnik razy odwrotność A. Wobec tego tu mamy, że zmienne B i A są odwrotnie proporcjonalne. Odwrotnie. Może jeszcze przypomnę, to było w pierwszym filmie o prostej i odwrotnej proporcjonalności, że jeżeli Y jest odwrotnie proporcjonalne do X, to X jest odwrotnie proporcjonalne do Y. Podobnie, jeżeli y jest wprost proporcjonalny do x, to x jest wprost proporcjonalny do y. Czyli też możemy mówić, że po prostu para zmiennych jest wprost lub odwrotnie proporcjonalna. Dobrze, czyli tutaj b i a są odwrotnie proporcjonalne. Przejdźmy teraz do trzeciego przykładu. Xy równa 1 dziesiąta. No więc właściwie to równanie niczym się nie różni od poprzedniego, znaczy różni się tylko tym współczynnikiem. No ale czyli postępujemy z nim tak samo, podzielmy przez x, czyli xy przez x równa się 1 dziesiąta razy 1 przez x. X nam się skraca i mamy y równa się 1 dziesiąta razy 1 przez x. Wobec tego y współczynnik razy odwrotność x, czyli mamy również odwrotną proporcjonalność tutaj. Przykład kolejny, 9 razy 1 m ta równa się n. No to jest wprost równanie odwrotnej proporcjonalności. Może tylko zamieńmy n i n miejscami, czyli n, znaczy zamieńmy stronami. Tak? Napiszmy je n, 9 razy 1 m ta. Więc tutaj mamy bezpośrednio do czynienia z równaniem, które wskazuje na odwrotną proporcjonalność. Czyli tutaj n i m w przykładzie czwartym również są odwrotnie proporcjonalne. No i przejdźmy do przykładu następnego. No on tutaj się trochę różni. B równa się 1 trzecia minus A. No wydaje się, że on nie pasuje ani do prostej proporcjonalności, ani do odwrotnej. No i może jeszcze, żeby się o tym tak przekonać na 100%,
Przypomnijmy, jakie są takie charakterystyczna własność prostej proporcjonalności, a no mianowicie w prostej proporcjonalności zmienne rosną jakby w tym samym tempie, to znaczy jeżeli x wzrośnie dwa razy, to y wzrośnie też dwa razy. No sprawdźmy może tutaj w tym pierwszym przypadku, czyli tutaj jest n i m, czyli weźmy 1 na przykład i 7, to m jest 1 siódma, a tu jest się 1, tak? Wobec tego tutaj n wzrosło 7 razy i odpowiadające mu wprost proporcjonalnie do niego m też wzrosło 7-krotnie. W odwrotnej proporcjonalności, powiedzmy, może tutaj ten przykład weźmy też m i n, m, n. Czyli jeżeli m jest 1, no to n jest 9 i jeżeli m jest na przykład wzrośnie, prawda? Czyli m powiedzmy 9, to n jest 9 razy 1 dziewiąta, czyli 1. No, czyli teraz cechą charakterystyczną odwrotnej proporcjonalności jest to, że jeżeli m jest pomnożone przez 9, a n jest do niego odwrotnie proporcjonalne, to n odpowiadające temu m, które jest 9 razy większe od poprzedniego, jest 9 razy mniejsze, czyli razy 1 dziewiąta. No i sprawdźmy teraz, że tutaj przy tym równaniu żadna z tych własności nie zachodzi. Weźmy a i b. Powiedzmy, weźmiemy sobie a równe 1, to odpowiadające mu b jest 1 trzecia minus 1, zatem minus 2 trzecie. No i może teraz weźmy a 1 trzecia, tak? Czyli a trzykrotnie zmalało, czyli przejście jest razy 1 trzecia. I teraz odpowiadające b to jest 1 trzecia minus, czyli 0. No i teraz, gdyby to była proporcjonalność prosta, no to tutaj to powinno się pomnożyć przez 1 trzecią, czyli powinniśmy mieć minus 2 dziewiąte. No, gdyby to była proporcjonalność odwrotna, to to by się powinno pomnożyć przez 3, czyli powinno tu być minus 2, a nie 0. Czyli tutaj żadna z tych dwóch sytuacji nie zachodzi i wobec tego to równanie nie opisuje ani prostej, ani odwrotnej proporcjonalności. Więc może to zapiszmy, ani prosta, ani odwrotna proporcjonalność.